występy WC w kwietniu. Mówiłem Gdańsk, Pruszków, Marki, Warszawa, Sielce i nie mówiłem, że Wołomin. To teraz mówię Wołomin, 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 Wołomin. A w Siedlcach sprzedały się wszystkie bilety i zabrakło. Zrobiłem drugi występ i znowu już są bilety. I Bełchatów, Częstochowa, Katowice, Rybnik i Racibórz jeszcze nie wiem na 100%, więc proszę szukać dalej. Występy WC w kwietniu na kupbilecik.pl i biletyna.pl. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Antysystem. Ja siedzę w Warszawie. Ja nie. A gdzie? No gdzieś na globie. O globalistach dzisiaj mamy mówić. W związku z tym, jak kto ma pieniądze, to sobie może kupić drugi dom na zimę. To już w Polsce ta koncepcja już była. Kiedy mieliśmy majątki, ja bym chciał, żeby te majątki wróciły, arystokrację mieliśmy i tak dalej, ludzie, którzy dbali o ziemię, a jednocześnie mieli dość forsy, żeby robić eksperymenty, tak jak Zamoyski robił w swojej ordynacji przeróżne eksperymenty. Melioracja to się nie wzięła dlatego, że w PRL-u Gierek wymyślił, tylko ludzie, którzy mieli trochę podmokłych łąk, kombinowali sobie, co tu zrobić, żebym ja tak konie mógł puścić i żeby nie łamały sobie nóg, więc chciałbym, żeby wróciły te czasy i w tamtych czasach jak ktoś był Zamoyski albo jaki inny tego typu, no to miał na lato miał jedną siedzibę, a na zimę drugą, więc ja siedzę w zimowej siedzibie. W pałacu zimowym siedzę. Co widać dookoła, że to jest pałac zimowy? Ale to ja widzę, że z tego powodu też pan sobie tam ten globus zamontował, tak? O, globalista bo, dzisiaj mamy. Tu jest półeczka na rekwizyty, tak? Wskazujące jakiś wątek i czasami mi się przydaje. Czasami się przydaje. No dobrze, jako podróżnik po świecie, zastanawiam się, czy są jakieś państwa, gdzie by pan chciał być, a pan nie dotarł do tej pory? To jest pytanie, które sam sobie napisałem, jak mam w czasie moich stand-upów końcówkę taką, że pozwalam publiczności zadać kilka pytań i pojedynek uprawiamy. Gdzie ja zadaję. Tak, to pokazuje jedno takie przykładowe, najgorsze, jakie może być. I to jest takie właśnie najgorsze pytanie. A gdzie pan był, nie był, a jeszcze by chciał pojechać? No i gdzie by pan chciał pojechać? Na Księżyc, odpowiadam zawsze wtedy. No bo... dobrze, to ja zadam inaczej. To ja zadam inne pytanie. Ja, ale wolę pytanie odwrotne. Gdzie pan był, a już nie chce więcej pojechać? To na to pytanie ci jest prosta. Niemcy. Niemcy, tak? Dlaczego Niemcy? To taki obrzydliwy piękny obrzydliwe kraj. To jest. No, nie pasuje mi po prostu. Nie pasuje mi tam nic w Niemczech. Byłem, widziałem. Tam się A ja też byłem, mi się podobało. A no w porządku, no. Dobra, do Polski, ale ja mam inne pytanie. Do Polski masa zła przypływa cały czas, od tysiąclecia przypływa z Niemiec i jakoś nie mogę się z tym dobrze czuć. To akurat prawda, ale zadam inne pytanie. A był pan kiedyś w Nigerii? W Nigerii nie byłem, natomiast słyszałem, że jest to był najbardziej rozwinięty kraj afrykański, to z powodu ropy, języka angielskiego, czyli pewnie była kolonia brytyjska, oraz takich długotrwałych kontaktów z Zachodem. Do Nigerii jeździli również z demoludów inżynierowie. Polscy inżynierowie tam na placówkę jechali, żeby coś robić. Taki mocno rozwinięty, progresywny kraj w Afryce. To tyle wiemy o Nigerii. A pytam o to dlatego, ponieważ Nigeria miała być, to podkreślam, pierwszym państwem na świecie, gdzie oficjalnie miano zlikwidować posługiwanie się gotówką. Oczywiście ten człowiek, który to przygotował, został wykształcony w Stanach Zjednoczonych, no bo gdzie indziej mógł zostać wykształcony, to jest zresztą ten wątek, o którym pan wspomniał, mówiąc o rozwoju cywilizacyjnym i o tych bliskich związkach ze światem anglosaskim. On skończył Stanford, no i wymyślił sobie, zresztą był uczestnikiem wielu spotkań w Davos, wymyślił sobie, że trzeba raz na zawsze skończyć z gotówką i wprowadzić wyłącznie pieniądz cyfrowy.
No i co się wydarzyło? On to ogłosił. Miejscowy prezydent, rząd przyjął ten fantastyczny pomysł, ponieważ ogłosił, że w ten sposób Nigeria wyprzedzi w postępie wszystkie państwa świata. Ponieważ ten sen globalistyczny o tym, że likwidujemy gotówkę, pieniądz papierowy, pieniądz złoto, no wszystko to, co wcześniej ludzie czego używali, żeby wymieniać towary, to zostaje zlikwidowane i będą tylko pieniądze cyfrowe, albo w komórkach, albo tam w komputerach, albo w jakiś inny sposób. No i co się stało? I stało się to, że doszło do gigantycznego buntu społecznego. Ludzie rzucili się na bankomaty, rzucili się do banków, zaczęli wybierać pieniądze. Kto mógł, ten wynajdywał, a to dolary, a to funty, a to jakieś inne. Doszło do gigantycznych demonstracji i w końcu się wszystko na razie przynajmniej zakończyło. Rząd ogłosił, że ten genialny, jedyny, prawdziwy i przyszłościowy pomysł chwilowo ulega zawieszeniu. No, ale to był test. Taki... Moim zdaniem to był test na społeczeństwie, jak zareagują w pierwszym uderzeniu ludzie, czyli co zrobią, czy się rzucą do bankomatów, czy się rzucą rozwalać prezydenta. No więc to był test. Taki bezbolesny, bo Europa przegapiła, ukryte to wszystko pod problemami, które ma Europa i które mają Stany Zjednoczone, to wszyscy przegapili, antysystem trochę o tym mówi i tylko o, i to całość. Świat miał przegapić. Ten facet tego sam nie wymyślił, pan powiedział o nim, że bywalec Davos, to oni mu tam wyznaczyli kierunek. To są bardzo źli ludzie, dążący do mrocznej dyktatury. A jak człowiek ma własne pieniądze i w dodatku w gotówce, to wymyka się dyktaturze. No nie totalnie, za PRL-u mieliśmy dyktaturę, za Stalina była bardzo ostra dyktatura, w Korei jest ostra dyktatura, która te wszystkie wymienione kontrolowały społeczeństwa, potrafiły zdusić wiele zjawisk, ale gotówka ułatwiała przemykanie się pomiędzy kratami tego więzienia, którym jest każda dyktatura. No i tutaj chcą nas pozbawić tego narzędzia, bo za pomocą gotówki można skorumpować urzędnika. Można uciec z łapanki. Dlatego Żydzi mieli złote dolary albo złote na okupację ruską były lepsze świnki, czyli złote monety carskie. I ja też mam, jak jestem w Polsce i zawsze gdzieś mam schowane kilka, w razie czego, gdyby trzeba było uciekać z łapanki, to trzeba skorumpować urzędnika okupanta za pomocą czegoś, co on rozpozna. Dlatego dolary albo rublówki, żeby rozpoznał. Nie wiem, może złote juany teraz trzeba mieć. Jak masz człowieku gotówkę, to jesteś w pewnych zakresach niezależny od władzy, a władza totalitarna chce, żebyś był zależny totalnie od władzy. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie. Tu jest jeszcze jeden element, bo pan wspomniał o tym, że pieniądz daje niezależność w tym sensie, że można skorumpować kogoś, kto nas prześladuje. Na przykład, to cała masa innych rzeczy. Można jeszcze kupić coś, czego władza nie chce, żebym kupował za dużo, żebym nie miał za dużo węgla. To mogę na czarnym rynku se kupić, jak mam gotówkę. Bo jest jeszcze jeden właśnie bardzo ważny element, który sprawia, że tak naprawdę jest taki pozytywny, tak bym powiedział, wynikający z tego, że ma się gotówkę, a mianowicie to, że korzystając z gotówki człowiek, że tak powiem, jest anonimowy. To znaczy może wydać na to albo na tamto, nie wiem, tu kupić obraz albo lampę, albo samochód, albo cokolwiek i nie jest elementem tego systemu, który później, bo jeśli mamy te pieniądze cyfrowe, to te pieniądze są pod ścisłą kontrolą. To znaczy, łatwo to dzisiaj nawet zauważyć, że jeśli ktoś coś kupi przez internet, to natychmiast dostaje informacje albo reklamy w internecie, prawda? Natychmiast za nim idą. Czyli co to oznacza? To oznacza, że każdy nasz wybór jest kontrolowany, ale następnie to oznacza, że ci, którzy nas kontrolują, znają nasze upodobania i próbują nam podsuwać kolejne towary w taki sposób, dobra, że ale na pewnym etapie tracimy kontrolę nad tym. Na to ludzie panu odpowiedzą, słyszałem takich odpowiedzi wiele, że a mnie to nie przeszkadza. Mam znajomych, którzy sobie Aleksę kupili, mówię, ale ona was podsłuchuje w domu. Tu w Ameryce mam takich. Oni mówią, ale my nie mówimy nic takiego, co mnie to obchodzi, że mi jakąś, jak ja rozmawiam z żoną o pestkach, to oni mi zaproponują pestki dyni w następnym rozdaniu na komputerze. Mnie to nie przeszkadza, to jest wygodne. Ludzie tak panu odpowiedzą. Trzeba ludziom powiedzieć, co jest groźne w tym narzędziu. Bo to, że mi przyślą dodatkową reklamę, to dla ludzi nie wydaje się ludziom groźne. Coś takiego groźne jest co innego.
Nie, że ci będą coś proponować, tylko że nie będziesz mógł czegoś kupić pomimo posiadania gotówki. Mając gotówkę elektroniczną, władza ma kontrolę nad twoimi zakupami i dlatego wspomniałem o węglu. Zrobią limity klimatyczne na jedno gospodarstwo, ile masz mieć węgla, ile ci wolno kupić, kontyngenty na węgiel. I teraz bez gotówki nie kupisz sobie więcej. A jak pójdziesz i będziesz chciał kupić więcej, to albo władza skasuje cię 5 razy tyle, ślad CO2 ci doliczą do tego węgla, albo twoje pieniądze nie zadziałają w tym miejscu. Poszedłeś kupić węgiel. Chciałeś zapłacić elektroniczną walutą. I nagle nie schodzi z twojej komórki. Co się stało? Władza powiedziała, wyczerpałeś już limit na mięso. Niedawno była, miesiąc temu, rozmowa o tym, że chcą zrobić limit na to, ile mięsa wolno zjeść, ile ubrań wolno kupić, ile razy wolno latać samolotem i jak daleko. 1000 kilometrów raz na 2 lata to nikt nie poleci odwiedzić rodziny w USA. To takie mają pomysły w Unii Europejskiej. I teraz w połączeniu z walutą elektroniczną te pomysły są wykonalne, bo jak mam gotówkę i oni mi mówią, że mi wolno zjeść 7 kilo mięsa. Dobra, w sklepie nie kupię, bo mi się kartki skończyły te urzędowe, ale se pójdę do chłopa i se kupię kiełbasy, no ile będę chciał, tylko już za komuny się tego nauczyłem, wiem jak to robić. Ale jak zlikwidują gotówkę, co moim zdaniem jest niewykonalne, to możemy w drugiej części audycji omówić, ale gdyby zlikwidowali gotówkę, no to już ten numer, pozwolili mi zjeść 7 kilo mięsa, zjadłem, pójdę sobie do kupię od chłopa, ten numer już nie przejdzie, bo nie mam czym zapłacić. Musimy wtedy my, społeczeństwo, cofnąć się do gotówki barterowej. Za komuny też to było. Ja w mieście Warszawa, chodząc do szkoły, kupowałem żelazka, jak się pojawiły, wiozłem na wioskę, tam żelazek nie było, bo nie rzucili i robiłem handel wymienny. Żelazkę za kiełbaskę. Więc jak zlikwidują gotówkę, będzie tylko elektroniczna, zaczniemy handlować jakimiś innymi sposobami, albo stworzymy własną walutę. No to żelazko było pewnym rodzajem waluty. Dolarami złotymi. Zaczniemy albo nie zaczniemy, bo pan tak łatwo powiedział, że to jest niemożliwe. Powiedziałbym tak, ja bym chciał wierzyć, że to jest niemożliwe, bo tak jak patrzę, zobaczmy jak teraz funkcjonuje cały system finansowy. No, ludzie kiedyś dostawali pieniądze do ręki, teraz praktycznie wszyscy dostają pieniądze na konto bankowe. Później do tego konta bankowego są przecież karty, te karty, o których żeśmy mówili. Zresztą mała dygresja, jeden z banków, dużych banków w Polsce, chyba BNP Paribas, jeśli się nie mylę, przygotował nawet właśnie taki kalkulator węglowy, czyli krótko mówiąc miało to pokazać dla klientów, co będzie, jeśli wszyscy będą realizowali swoje dotychczasowe zakupy i sposób życia, wydając pieniądze tak jak do tej pory. I okazało się oczywiście, że jak tak się będzie działo, to ziemia zniknie i wszystko się rozpadnie. To jest cała ta sekciarska i idiotyczna, klimatyczna opowieść, która mówi o tym, że zaraz wszystko zniknie i w ogóle ludzkość jest niepotrzebna i szkoda ludzkości. Ale o czym, co to pokazuje? Że te zakusy na coraz większe limity używania gotówki są coraz większe. Nawet w Polsce. Przecież gdyby nie to, że bo to był taki, to jest taki projekt, który miał już wejść w życie w zeszłym roku. On został zawetowany tak naprawdę pospołu i przez Narodowy Bank Polski i przez pana prezydenta. Zwolennikiem tego rozwiązania jest premier Morawiecki. No miano drastycznie ograniczyć możliwości posługiwania się gotówką. Tylko do bardzo, już nie pamiętam dokładnie, czy to było 20 tysięcy złotych, czy 25 tysięcy. To jest bardzo, bardzo mało. I to tak, szczególnie, że te 25 tysięcy, jest doganiane przez inflację, którą kreuje pan Morawiecki. I on ją kreuje, użyłem słowa świadomie. On skraca. Dzisiaj jakby powiedział 25 tysięcy, może by ktoś pomyślał, że to nawet właściwie wystarczy, ale do grudnia to już się zrobi 12 z tych 25. W takim tempie, tak. No więc tak, pan powiedział, że ten że nie przeszło, że ten program miał być wprowadzony. Ja uważam, że ten program już został wprowadzony. W Davos. I dlatego zwolennikiem jest bywalec Davos, chłopiec z Davos Morawiecki. Pan mnie prosił, żebym nie jechał po nazwiskach i nie atakował po nazwiskach, bo potem jak zrobić wywiad z nimi do gazety, rozumiem. Możemy no i zawsze, tak się nie daje. Możemy zawsze wyciąć, ale takie są fakty. Premier Rzeczypospolitej za pieniądze Polaków w ramach godzin pracy jedzie na prywatne spotkanie klubu w Davos,
To nie powinno w ogóle być legalne. Powinien z własnej kieszeni wszystko wyłożyć, zapłacić, jeżeli chce i w urlop wziąć na ten czas. On tam pojechał jako premier. To się nie zgadzam. To znaczy, ja powiem tak, ponieważ Davos stało się pewnego rodzaju miejscem spotykania się przedstawicieli również innych dużych firm, władzy i przedstawicieli, to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tam był również przedstawiciel Polski. Ale co premier. Polska z tego ma? Bo ja za każdym razem, jak premier bierze oddech i wydech robi, czyli emituje CO2, to ja chcę, żeby Polska coś z tego miała. I właśnie tu jest moim zdaniem kluczem, nie jest to, że on pojechał za pieniądze publiczne, bo mógł pojechać za publiczne. Nie jest kluczem, nie jest problemem to, że tam pojechał, bo mógł tam pojechać. Ale ja bym chciał, żeby on tam pojechał i wystąpił jako obrońca. Powiedział na przykład, panowie, czy panie, panowie, już zwał jak zwał, pomysł likwidacji gotówki jest pomysłem chorym, głupim i Polska się temu będzie przeciwstawiać. Ale na pan jest naiwny chyba. On pojechał po dyrektywy, a nie po to, żeby udzielać porad. I dlatego powiedziałem, że ten program już został wprowadzony. To, że się testowało go w Nigerii, to, że w Izraelu wprowadzono, i to mnie zdziwił Netanyahu, bo on jest prowolnościowy, tak mi się wydaje. I podkręcił ten kraj gospodarczo. Ze szczepionkami mała rzecz. Przecież ze szczepionkami podkręcił ten kraj w kierunku wolności gospodarczej, ale jednocześnie tam wchodzą teraz jakieś takie przepisy, może to opozycja robi, żeby ograniczyć liczbę gotówki, jak wykryją, że ktoś ma za dużo pieniędzy, to zaczną pytać, a skąd je ma. No to są komunistyczne pomysły. Likwidacja gotówki, ten program już został wprowadzony. W Davos. Ale gdzie? Davos. Tak, no. Już został wymyślony, ale jeszcze nie ma państwa, wprowadzony do realizacji. Tylko my jeszcze mamy wrażenie mylne, że nie został wprowadzony do realizacji. Jest już. Sama ta akcja, że prezydent w Polsce się opiera, a premier promuje, to już jest świadectwo tego, że ten program jest, rusza się ten program. To nie jest czysta teoria. I nie, to bardzo zgoda, ale jedna rzecz. Nie ma jeszcze państwa, które by go wprowadziło w całości. Nie ma. No, oficjalnie nie ma może i. A natomiast bym się zastanowił nad takimi systemami jak Chiny, gdzie większość płatności odbywa się elektronicznie. Oni tam nie wymusili tego systemu, że gotówki już zupełnie nie ma, natomiast ona została zmarginalizowana różnymi mechanizmami, na przykład takimi, jakie zaproponował Morawiecki w Polsce, żeby ograniczyć możliwości kupowania w gotówce, no to ludzie siłą rzeczy wybiorą płacenie elektroniczne, skoro nie mogę przekroczyć sumy 25 tysięcy. No i w Chinach 82% wszystkich transakcji, to tam sprzed 2 czy 3 lat pamiętam dane, odbywa się wyłącznie elektronicznie. Oni nie dotykają już papierkowych pieniędzy brudnych. A w pandemii to jeszcze mocno przyspieszyło. Więc podejrzewam, że w Chinach to już się stało, tylko jeszcze nie ogłoszono oficjalnie, że już tam tak jest. No cóż, no to jest kolejny powód, żeby się przed tym bronić, bo jakbyśmy mieli skończyć tak jak Chiny, to ja dziękuję bardzo, naprawdę. To już jak jakiś koszmar senny albo mara senna się to jawi i to trzeba powiedzieć, jak to pan mówi, won, czy jakoś tak? Wszyscy won, mówię, to mówię o urzędnikach państwowych. No to wszyscy won, wszyscy won, zostawiamy z gotówką, o. Tak, ja za gotówką zawsze orędowałem, lubię gotówkę, lubię wymieniać. Byłem cinkciarzem w ogóle, to państwu powiem innym razem całą tę historię, bo dzisiaj mój czas się skończył. Byłem cinkciarzem i dobrze mi z tym było.